Jest 7 lutego 2019 roku, godzina za 25, 7. Idę sprawdzić, jaka jest temperatura w tym domku z przedsionkiem, w którym zainstalowałem żarówkę. Całą noc jest na dworze, tam termometr w środku jest. Idziemy, Maciuś, sprawdzić. Idziesz ze mną, Maciulek. Lomek jeszcze śpi. Chodź, Maciuś, idziesz? Chodź, Maciulek. No, Janusek już wstał. Zaraz kubek weźmie w rękę, będzie chodził za kawą. O, pan Mirek wstał już po nocy. Jak tam grzeje się? O, a to Janek, były przewodniczący naszego oddziału i nie chce zostać znowu. Jak był, to był okres świetności w działalności naszego oddziału. Aktywizował ludzi wszystkich. Miał posłuch. Janek miał posłuch u kolegów, a u tych, co nie było posłuch, to był strach. Chodź, Maciuszku. Idziesz, Maciuś? Chodź, Maciuszku, idziemy, sprawdzimy. Chodź, Maciuś, sprawdzimy. O, pani doktor już przyszła. Mała ciała wielkim duchem. 1,50 m. Chodź, Maciulek. Idziesz? O, kolega już na papierosku i na kawce. O, pilot oblatywacz już wstał. Już wstał. Romeo wstał. A gdzie Julia, Kiciulek? Co? No, idziemy do tego domku. Idziemy, nie możemy dojść. Żeby ktoś kabla tylko nie wyłączył. No, jest ogrzewanie, zobaczcie. Czyli grzeje się. A czy tam ktoś w środku jest? Halo, czy tam ktoś jest w środku? Czy mi się wydaje, że widzę uszy? No, zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Jak postawić ten aparat, żeby on filmował mi? Ale nie wziąłem nic. Czekaj, Romeo, czekaj. Skryta. Betonowa, chodnikowa, bardzo ciężka. No, mamy. Mamy. I teraz chwila prawdy. O, wesoła ciotka przyszła. Ciulka. Gdzie spałaś? Ach, nie ma nikogo. Ile mamy tu stopni? Zobaczcie, 22. Na wilgotność. 22 stopnie tu było. Ludzie. Widzicie? 22 stopnie. Nie do wiary. Co, termometr się popsuł może? Zaraz sprawdzimy. Niech trochę na dworze postoi. No, o, już temperatura spada. Już temperatura spada. Nie do wiary.
Olek! Halo! Halo! Dobra tam. Zgadnij, jaka temperatura była. Gdzie? No tu. Przez noc. 25. 22. A ty cholera. Podglądałeś. Podglądałeś. Gdzie no? Facet pisał o 15, ale w beczce plastikowej. A tu jest izolacja cieplna. Widziałeś? Akurat. Akurat 22 stopnie. A tu kto to jest? Rumcajsik, to ty? Kiciulku? To ty, Rumcajsik. Oj, 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 ty się ty z nim tego. Rumcajsik, to ty? No, to jednak jesteś tutaj cały czas przy nas. Dobra, to będziemy cię doglądać. No. Chodźcie, kiciule. Teraz tylko muszę jeszcze siana przywieźć. Załadować. Pan elektryk podłączy napięcie, bo gniazdku nie ma, odłączyli. I przeniosę tam koło mini osiedla. A to ci niespodzianka. Kto by się spodziewał, że tak dobrze jest. No nie, lepiej nie może być, ludzie. 22 stopnie. A na dworzu jest koło zera. No. Sukces. Chodź, Julia, kiciulka. Chodź. Chodź tutaj, chodź. Chodź, kicia. No, chodź tutaj, kiciulka. No, wejdź, wejdź. No, kicia, no nie chowaj głowy. Och ty, nie chcesz. A Romeo, pilot, oblatywacz. Romeo, kicia. Julia, chodź, 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 kicia. Chodź, kicia, chodź. Ach, choroba, uciekły. No, uciekły mi. No nic. Dzień dobry. Widzi pani? A co to? No, z ogrzewaniem. Z ogrzewaniem domek. Wie pani ile w środku? Ile? 22 stopnie. O, to ładnie. Nie? Jak w pokoju. No, Rumcajsik, idź tam do domku. Się ogrzej. O, zobaczcie, widać oczy Rumcajsowi. Czyli już jest lepiej. No cholerniki, no, mają ciepło. Nie chcą wchodzić. No nic, przeniesiemy tam. Będzie lepiej.